Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Globalnego Inwestora. Zapraszam Was na odcinek środowy poprzedzający otwarcie na amerykańskim rynku akcji. I na początek mamy indeks S&P 500. Wczoraj na Wall Street obserwowaliśmy kontynuację spadków. W poniedziałek amerykańskie indeksy osunęły się trochę. Wczoraj we wtorek obserwowaliśmy kontynuację tych spadków w jeszcze nawet szybszym tempie. Dow Jones i S&P 500 spadły o nieco ponad 1%, natomiast Nasdaq akurat wypadł najsłabiej podczas tej wtorkowej sesji i stracił 1,65%. Przed nami sesja środowa, sesja, która zapowiada się ciekawie, patrząc na kalendarium makroekonomiczne na dzisiaj. Dzisiaj uwaga inwestorów będzie skupiona na dwóch takich najważniejszych wydarzeniach. Pierwsze to publikacja raportu ADP. Ten raport ukazał się dosłownie przed chwilą i wskazuje on na trochę słabszy rynek pracy niż zakładano. Raport ADP wskazuje na wzrost zatrudnienia w lutym o 140 tysięcy w sektorze pozarolniczym. Rynek spodziewał się trochę większego wzrostu o 150 tysięcy. Natomiast drugim najważniejszym punktem dzisiejszego dnia będzie wystąpienie prezesa Fed przed Komisją do Spraw Usług Finansowych Izby Reprezentantów i przedstawienie przez niego półrocznego raportu na temat polityki monetarnej. To wystąpienie inwestorzy dzisiaj szczególnie czekają na to, jak prezes Powell będzie wypowiadał się o obecnej sytuacji gospodarczej w Stanach Zjednoczonych i czy udzieli może jakichś wskazówek odnośnie kolejnych miesięcy, odnośnie tego, jak Fed zamierza postępować w kolejnych miesiącach. Rynek raczej zakłada, że będzie kontynuowana ta narracja mówiąca o tym, że nie ma pośpiechu w obniżaniu stóp procentowych. I że te obniżki, cięcia stóp procentowych pojawią się najwcześniej dopiero za kilka miesięcy w okolicach połowy roku. Przed otwarciem tej dzisiejszej sesji środowej obserwujemy odbicie na rynku akcji, na amerykańskim rynku akcji, na rynku kontraktów terminowych. Kontrakty na Dow Jones wzrastają o 0,30%, natomiast kontrakty terminowe na indeks S&P 500 rosną o 0,5% przed otwarciem dzisiejszej sesji. I przejdźmy już do spółek, jakie na dzisiaj dla Was przygotowałem. Na początek CrowdStrike Holdings. Akcje tej spółki gwałtownie rosną po publikacji raportu za czwarty kwartał. Spółka osiągnęła lepsze wyniki niż się spodziewano i przedstawiła bardziej optymistyczną niż zakładano prognozę na bieżący rok. Przychody w minionym kwartale wzrosły o ponad 32% do 845,3 milionów dolarów wobec oczekiwanych 839,1 miliona. Zysk na akcję wyniósł 95 centów i był o 13 centów wyższy od konsensusu. CrowdStrike dostrzega silny popyt ze strony przedsiębiorstw na usługi w zakresie cyberbezpieczeństwa. Chmura staje się coraz bardziej powszechnym narzędziem w działalności firm, co sprawia, że perspektywy CrowdStrike, które działa w branży cyberbezpieczeństwa, są coraz tym bardziej obiecujące. CrowdStrike prognozuje przychody na poziomie od 3,92 do 3,99 miliarda dolarów. I zysk w okolicach 3,87 dolara na akcję w całym roku obrotowym 2025. Rynek szacował 3,94 miliarda dolarów przychodów i zysk rzędu 3,75 dolara na akcję, tak więc te prognozy spółki trochę lepsze niż zakładano. Prognozy spółki na bieżący kwartał również są lepsze niż się spodziewano. Akcje CrowdStrike rosną o 23% przed startem dzisiejszej sesji. I rekomendacje dla CrowdStrike Holdings. Zdecydowana przewaga rekomendacji kupna, aż 46 takich rekomendacji. Oprócz tego 4 rekomendacje trzymaj i 1 rekomendacja sprzedaj. Kolejna spółka, która przedstawiła wyniki za ubiegły kwartał, czyli Target Corporation.
Wyniki powyżej oczekiwań odnotował również Target. Przychody w czwartym kwartale wzrosły o niecałe 2% do 31,92 miliardów dolarów, odrobinę powyżej oczekiwań. Był to jednak już trzeci kwartał z rzędu ze spadkiem sprzedaży porównywalnej. Sprzedaż porównywalna była bowiem o 4,4% niższa w stosunku do roku ubiegłego. W przypadku kanału internetowego spadek był niewielki i wyniósł tylko 0,7%, natomiast znacznie słabiej wygląda kanał tradycyjny i sprzedaż porównywalna w sklepach stacjonarnych spadła o 5,4%. Liczba klientów odwiedzających sklepy i stronę internetową Target spadła o 1,7% rok do roku, chociaż widać tutaj poprawę w stosunku do poprzedniego kwartału. W trzecim kwartale spadek sięgnął 4,1%. Target wypracował też znacznie wyższy zysk niż zakładano, 2,98 dolara na akcję wobec oczekiwanych 2,42 dolara. Spółka podąża za trendami w branży i zapowiedziała uruchomienie płatnego programu członkowskiego o nazwie Target Circle 360. Wystartuje on w kwietniu i będzie kosztował 99 dolarów rocznie. Program m.in. zapewnia darmowe, szybkie dostawy i przede wszystkim ma on stymulować sprzedaż w kanale internetowym. Prognozy Target nie zakładają szybkiego ożywienia popytu w tym roku. Spółka spodziewa się, że sprzedaż porównywalna w 2024 roku wzrośnie o 0 do 2%, a w pierwszym kwartale spadnie o 3 do nawet 5%. Mimo wszystko raport został dobrze przyjęty przez inwestorów i akcje Target wzrosły wczoraj o 12%. Rekomendacje dla Target Corporation. Mamy tutaj 22 rekomendacje kupna, 17 rekomendacji trzymaj i jedną rekomendację sprzedaj. I ostatnia spółka na dzisiaj, kolejny detalista, tym razem Ross Stores, właściciel sieci domów towarowych. Też pochwalił się znacznie silniejszymi wynikami niż oczekiwano, ale inwestorów rozczarowały trochę prognozy na bieżący rok. Spółka odnotowała 6,02 miliarda dolarów przychodów w czwartym kwartale wobec oczekiwanych 5,81 miliarda. Zysk na akcję wyniósł 1,82 dolara i było 17 centów wyższy od konsensusu. CEO Barbara Rentler powiedziała jednak, że należy konserwatywnie podejść do perspektyw na rok 2024, ponieważ podwyższone koszty zakwaterowania, żywności i benzyny wciąż wpływają negatywnie na budżety konsumentów z niskiej i średniej grupy dochodowej. Ross Stores szacuje wzrost sprzedaży porównywalnej o 2 do 3%. I zysk w okolicach 5,77 dolara na akcję w całym roku. Rynek oczekiwał wzrostu sprzedaży porównywalnej o 3,13% i zysku rzędu 5,91 dolara na akcję. Spółka zatwierdziła też dwuletni program skupu akcji na kwotę 2,1 miliarda dolarów. Rekomendacje dla Ross Stores, 18 rekomendacji kupna, 6 rekomendacji trzymaj i 1 rekomendacja sprzedaj. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku Globalnego Inwestora. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki.